umiejętność upominania. Jeśli mamy egzekwować ustalone na wysokim poziomie normy, musimy zwracać ludziom uwagę, gdy się do tych norm nie stosują. W książeczce zatytułowanej The One Minute Manager jednej minuty, Kenneth Blanchard i Spencer Johnson zalecają udzielanie jednominutowej reprymendy. Jedną z oznak kiepskiego managera lub nieudolnego rodzica jest to, że boi się wytknąć innym błędy, kiedy ci je popełnią. Oto kilka propozycji właściwego udzielania reprymendy. 1. Zrób to natychmiast. 2. Przede wszystkim potwierdź fakty. Upewnij się, że twoje informacje są poprawne. 3. Mów, co źle zrobili, w kategoriach konkretów. Staraj się krytykować zachowanie, a nie motywy. 4. Okaż swoje uczucie, gniew, zdenerwowanie, frustrację. Być może niektórzy z nas nie zgodzą się z Blanchardem i Johnsonem w kwestii czasu potrzebnego na udzielenie nagany. Większość pracowników i dzieci będzie potrzebowała dłuższego wyjaśniania sprawy, ale mimo to zasada pozostaje niezmienna. Nigdy nie uda się nam właściwie motywować ludzi i kierować nimi. Jeśli będziemy się bali zwracać im uwagę, może czasami wzbudzimy czyjś gniew, może ktoś uzna nas za bezlitosnych, ale najważniejsze jest to, że okazujemy zdecydowanie, że nie tolerujemy niekompetencji. Dani Rater powiedział: tak, marzenie zaczyna się od nauczyciela, który w ciebie wierzy, który cię ciągnie, popycha i prowadzi na kolejny poziom, czasem szturchając ostro zakończonym patykiem, któremu na imię prawda. Gdy osoba inspiruje myślnikąca jest niepopularna, gdy upominasz drugiego człowieka, musisz być przygotowany na to, że przez pewien czas będzie on nieszczęśliwy. Budzący natchnienie przywódca nie musi być najmądrzejszy, nie musi nawet najciężej w całej grupie pracować, ale musi być stanowczy. Stanowczy w dążeniu do doskonałości. Nawet jeśli na pewien czas straci popularność. Przywództwo nie jest równoznaczne z wygrywaniem w konkursach popularności. Niektórzy najbardziej utalentowani ludzie są złymi przywódcami, ponieważ mają niszczącą potrzebę bycia kochanym przez wszystkich, mówi James Horace Holiday Inns. Trener Lombardi prezentuje następną myślnikącą filozofię. Uważam, że ważniejsza jest pewność zawodników niż ich uczucia do mnie. A psycholog pediatra Haim Dinoc twierdzi: dobry rodzic musi lubić swoje dzieci, ale nie może żądać, żeby one lubiły go w każdej chwili każdego dnia. Dyscyplina poparta szczerością. Anne Sullivan była osobą obdarzoną wyjątkową umiejętnością przekonywania i inspirowania. Była nauczycielką Helen Keller, osoby pogrążonej w świecie ciszy i ciemności. Gdy Anna Sullivan przyjechała do Tustumia w stanie Alabama, zastała tam młode, niezdyscyplinowane zwierzątko. Do tego czasu parę osób mówiło już matce Helen, że ma niedorozumięte dziecko postrowko, a skoro umysł pogrążony był w ciemności, rozwijającym się ciałem rzeczywiście kierowały zwierzęce instynkty, ale pewnego dnia przy pompie Anna Sullivan odniosła sukces. Helen skojarzyła tryskającą na dłoń wodę z palcem. Anne, piszącym na drugiej dłoni słowo W-O-D-A, porwana pierwszą radością w życiu, napisała Keller, wyciągnęłam rękę do zawsze obecnej dłoni Anne, błagając o nowe słowa, żeby móc zidentyfikować każdą dotykaną rzecz. Z jednej dłoni na drugą zaczęły przeskakiwać iskry porozumienia i nagle pojawiła się nić uczucia. Prawie cały świat zna tę przygrywającą o deszcz historię. Dzięki Anne Sullivan Helen Keller została międzynarodową bohaterką i wzorem dla ludzi upośledzonych, ale rzadko się mówi, że Anne Sullivan przez wszystkie te lata traktowała swoją uczennicę bardzo surowo. Zwierzątko nie od razu zmieniło się w łagodne, chętne do współpracy dziecko postrowko tylko dlatego, że już mogło komunikować się z innymi. Stało się tak dzięki stosowanej przez Anne Sullivan ostrej dyscyplinie i takim samym wymaganiom co do zachowania, jakie stawiała do dziecka postrowku widzącemu i słyszącemu. Helen Keller napisała potem: gdy tylko opanowałam dość słów, by odróżniać dobro od zła, nie dopuściłam się jakiegoś występku. Anne kładła mnie do łóżka. Lenistwo, niedbalstwo, bałaganiarstwo i wymówki oto błędy, z którymi Anne walczyła niezłomnie. Z poczuciem humoru i ciętą ironią, siła wyzwania. Ludzie nie czerpią inspiracji z pracy czy od rodziny, w której niczego się od nich nie wymaga. Inspiracją są wyzwania. Charles de Gaulle, który potrafił pobudzić swój naród do działania, powiedział tak: człowieka z charakterem pociąga to, co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z przeciwnościami potrafi sobie uświadomić swój własny potencjał. A William James stwierdził następnie myślnikąco: potrzeba i walka są tym, co nas pobudza i inspiruje. Gdy Jezus powoływał swoich uczniów, nie zamierzał uczynić ich życia łatwym i przyjemnym. Przeciwnie, każdemu z nich kazał wziąć na plecy swój krzyż. Powiedział, że droga będzie wąska i stroma. Wzywał do ofiarności. Skąd bierze się chęć dołączenia do takiego ruchu, w którym człowieka czekają niebezpieczeństwa i trudy? Odpowiedź jest prosta. Takie wyzwanie zawiera w sobie pewien uniwersalny urok. Garibaldi zwerbował armię, z którą wyzwolił Włochy, zwracając się do tych, którzy byli gotowi cierpieć zimno, apostrof, głód i śmierć. Kiedy matka Teresa przyjmuje kolejną młodą dziewczynę do misji miłosierdzia, wcale nie obchodzi się z nią tak delikatnie, jak moglibyśmy przypuszczać. Już następnego dnia dziewczyna musi się udać do domu umierających i tam rozpocząć swoją działalność. Siostra Bernard, jedna z pierwszych 12, które zaczęły pracę z matką Teresą, opowiada o tych pierwszych dniach: tak było ciężko. I ona chciała, żeby było ciężko. Niczego nam nie ułatwiała. Pokusa spełniania misji. Tego rodzaju wymagające przywództwo zawsze jest najbardziej zobowiązujące i myślnikące, ale i najskuteczniejsze, po części dlatego, że ludzie tęsknią za posiadaniem swojej własnej misji, jakiegoś zadania. Sybil Ferguson, gospodyni domowa z Błonastania i dała liczba mieszkańców 11 tysięcy, odkryła skuteczny sposób walki z nadwagą. Znajomi zaczęli chwalić jej wspaniały wygląd i prosić o pomoc w rzuceniu nadmiaru tkanki tłuszczowej. W rezultacie w Rexburgu powstało pierwsze centrum dietetyki. Było to w roku 1970. Obecnie na całym świecie istnieje ponad 1900 takich ośrodków, których roczny dochód sięga 90 milionów dolarów. Sybil Ferguson i jej mąż dalej kierują firmą z Rexburga. Jak wytłumaczyć tak wielki sukces? Otóż stało się tak również dlatego, że ludzie ci tworzą coś więcej niż tylko firmę. To jest pewien ruch, swoista misja. Jedna z asystentek pani Ferguson mówi: ludzie czują się tu związani ze sprawą, której my jesteśmy oddani z niesieniem pomocy ludziom pragnącym pozbyć się nadwagi, więc traktuje się to jak coś więcej niż zwykłą pracę. Gdy postanowiono, że 12 igrzyska olimpijskie odbędą się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, pesymiści przepowiadali katastrofę. Ludzie myśleli ciągle o atakach terrorystycznych, które doprowadziły do tragedii w Monachium i finansowym fiasku w Montrealu, gdzie rząd został z miliardem dolarów długu. Tymczasem olimpiada w USA okazała się niewiarygodnym sukcesem, w znacznej mierze dzięki działaniu Petera Uberrotha, 42-letniego optymisty, który doprowadził do triumfu i zysków w wysokości 200 milionów dolarów. O umyśle Uberrotha znany dziennikarz Robert Jemian napisał: w Inesie tak czegokolwiek on się tknie, zamienia to w wielką sprawę. Udział w rozwiązywaniu trudnych problemów i osiąganie trudnych celów daje mu siłę do dalszego działania. Uberrotha wielokrotnie mówił do 72 tysiące robotników, w większości ochotników, o tym, jak wspólnie muszą się wspiąć na tę majestatyczną górę. Niektórym ten rodzaj języka mógł się wydawać staromodny, ale nie było najmniejszej wątpliwości, że Uberrotha wiedział, co robi. Tak wielkie poświęcenie dla sprawy pozwalało mu dominować nad tymi, którzy nie okazywali dość entuzjazmu. Pewnego dnia Uberrotha zatrzymał się na pogawędkę z robotnikami jedzącymi lunch w barze, gdzie miał swoją siedzibę główną. Rozmowa była rutynowa.
nietrwalostynowo uprzejma, ale tylko do chwili, gdy pewna kobieta zapytała o podwyżkę. Uber Roth, ochotnik nie otrzymuje myślni końca ani grosza, spochmurniał i rzucił, nie powinna pani tu pracować. Skoro pani nie rozumie, co my tu próbujemy zrobić. Najważniejsza jest inspiruj myślni końca siła wielkiej sprawy. Charakterystyczną dla naszej kultury bzdurą jest twierdzenie, że bylibyśmy bardziej szczęśliwi, gdybyśmy mieli mniej do roboty, gdybyśmy tak ciężko nie pracowali i mieli mniej zajęć w domu, gdyby można było więcej odpoczywać i wyjeżdżać na dłuższe wakacje. Tylko że wolny czas ma niewiele wspólnego z ludzkim szczęściem. Przeciwnie, stwierdziłem, że najszczęśliwsi ludzie mają swoją misję i kroczą przeżycie napędzani oddaniem dla sprawy. Faktem jest, że większość ludzi się nudzi, kiedy uczniowie nie lubią szkoły, to znaczy, że szkoła za mało od nich oczekuje. Kiedy ludzie nienawidzą swojej pracy, to najczęściej powodem jest rutyna i nuda. A jeśli na horyzoncie pojawi się przywódca, który rzuci wyzwanie i zaoferuje jakąś wielką sprawę, ludzie z pewnością chętnie za nim pójdą. Realistyczne oczekiwania, nim zakończymy omawianie kwestii doskonałości i poświęcenia. Musimy ostrzec przed przesadnym przynaglaniem ludzi do sięgania do gwiazd, bo przecież można wymagać od ludzi tak dużo, że się zniechęcą i zrezygnują. Nikt nie potrafi pracować bez końca, nie odnosząc żadnych sukcesów. David C. McTilda-Celland, psycholog z Uniwersytetu Harvarda, przeprowadził obszerne badania na temat motywacji do osiągnięć i stwierdził, że ludzie z najlepszą motywacją lubią mieć przed sobą jasno wytyczony cel, ale cel, który da się osiągnąć. Jeśli do grupy eksperymentalnej zaprosić businessmanów, żeby zaaranżowali zabawę rzucanie sznurowymi obręczami do celu, to niektórzy ludzie staną blisko, z łatwością będą trafiać na kołki i szybko się znudzą, inni staną daleko, w ogóle nie będą trafiać i też się zniechęcą. Natomiast ludzie, którzy w interesach najprawdopodobniej osiągną największy sukces, staną w takiej odległości, żeby rzucanie było pewnym wyzwaniem, ale nie na tyle daleko, by w ogóle uniemożliwić sukces. McTilda-Celland stwierdził, że tacy ludzie nigdy nie tracą motywacji, że działa na nich zwrotne sprzężenie, dodatnie stałe uczucie zadowolenia z umiejętności osiągania krótkoterminowych celów. Innymi słowy, ludzie ci chcą powiększać swoje zdolności, ale potrzebują do tego regularnych sukcesów. Wszyscy przywódcy i nauczyciele mogą czerpać z tego wspaniałą naukę, przynaglanie do doskonałości musi się wiązać ze stanowiącymi wyzwanie, ale i osiągalnymi celami. Trzeba ustalić pewien postęp celów, żeby ludzie znajdowali radość w regularnym odbieraniu pozytywnego bodźca sukcesu. Trener lekkoatletów Dean Trumbull powiedział, tak, optymizm pomaga, jeśli jest naprawdę przekonany myślnikący. Zatem wytyczajcie rozsądny cel, jeżeli wiem, że chłopak nie jest w stanie osiągnąć lepszego wyniku. Mówię mu, żeby spróbował być szósty. Jeśli twój znajomy jest dzisiaj drugim zastępcą pomywacza butelek, nie mów mu, że jutro może zostać szefem firmy. Lepiej przekonaj go, żeby został mistrzem mycił butelek. Jeżeli twój syn dostanie pałę z klasówki z historii, powiedz mu, że jesteś się gotów założyć, że następnym razem dostanie dwójkę. W następnym rozdziale powiem, jak możesz sobie radzić z niepowodzeniem w działaniu ludzi, którymi kierujesz. Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości. Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest uczyć ludzi, jak ponosić porażkę w sposób inteligentny. Charles F. Kettering. Jak dawać sobie radę z niepowodzeniem. Pod koniec maja 1940 roku wojska brytyjskie stanęły pod Dunkierką w obliczu sromotnej klęski Niemiec apostow. Kiedy wizje pancerne zamykały w kotle źle wyposażone i słabo wyćwiczone wojska brytyjskie i Hitler był już gotów zmiażdżyć je ostatecznie. Jedyną drogą ucieczki było morze. Na szczęście Brytyjczycy to naród żeglarzy. Chociaż ewakuację wzięła na siebie marynarka wojenna, do operacji przyłączył się każdy, kto posiadał jakąkolwiek jednostkę pływającą. Kutry i statki lewac apostrowki, holowniki i łodzie motorowe, jachty. Stare parowce z tamizy w morze wyszło dosłownie wszystko, co mogło się utrzymać na wodze, żeby wyrwać oddziały brytyjskie ze szponów Niemiec apostrowskiego oblężenia. To było prawdziwe piekło na morzu. Zginęła 1/3 ludzi, ale armia jako taka została uratowana. Brytyjczycy zachowali ducha walki. A. L. Rosse, jeden z uczestników tej akcji, opowiada, jak to było. Gdy oddziały wracały do domu, pamiętam, jak wracali z kanału. W portach i na stacjach kolejowych cywile dawali im jedzenie i papierosy. Byli brudni, bez broni, ale ta ciężka próba nie załamała ich. Całe wyposażenie porzucili we Francji i armaty, broń maszynową, samochody, tysiące karabinów. Na wyćwiczenie i wyposażenie armii zdolnej wkroczyć do Europy potrzeba było lat. Przemawiając w tym samym tygodniu do narodu, Churchill nie przypisał wydarzeniom z Dunkierki cech zwycięstwa, ale wypowiedział następujący myślnik końca słowa: będziemy szli do samego końca. Będziemy walczyć we Francji, będziemy walczyć na morzach i oceanach. Będziemy bronić naszej wyspy bez względu na koszty. Będziemy walczyć na plażach. Będziemy walczyć na terenach desantowych. Będziemy walczyć na polach i na ulicach. Nie poddamy się nigdy. Każdy, kto chce być dobrym przywódcą, musi po tego rodzaju przeżyciach umieć na nowo rozpalić ludzie wolę walki. W zasadzie można chyba powiedzieć, że nie sposób jest dobrze inspirować, jeśli się nie wie, jak pomagać ludziom w przezwyciężaniu niepowodzeń. Mechanizm reagowania na niepowodzenie nie został do końca zrozumiany, bo jak to się dzieje, że człowiek wyrusza w świat z nadzieją, myślnik i wytyczonym celem, a po pierwszej porażce nagle się poddaje, nie umie się pozbierać, porzuca marzenia i żyje w atmosferze rezygnacji. Z drugiej strony, co powoduje, że inny człowiek potrafi się regenerować. Niepowodzenia zwiększają tylko jego determinację, kiedy się potknie. Wstaje, rozgląda się dookoła, żeby na popełnionych błędach czegoś się nauczyć, a potem idzie dalej z zamiarem zwycięstwa. Twórcze wykorzystanie niepowodzenia to chyba najlepsza cecha dobrego przywódcy. Zatem czwarta zasada wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze, brzmi następuje myślnikąco. Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej. Kiedyś pewna kobieta z dużym doświadczeniem politycznym i umiejętnością obserwacji ludzi największych i tych nieco mniejszych powiedziała mi tak, czy pan wie, co odróżnia człowieka od sukcesu od reszty świata? Dawniej wydawało mi się, że chodzi o parcie do przodu, inteligencję, koneksję, ale na podstawie wnikliwej obserwacji przekonałam się, że co paradoksalne, tajemnica trwałego sukcesu tkwi w umiejętności właściwego podejścia do niepowodzeń. Pewna młoda murzynka Marian Anderson, wspaniała śpiewaczka operowa, wcześniej poznała smak porażki, być może za wcześnie się zdecydowała, może nie była jeszcze wystarczająco przygotowana, może miała za mało doświadczenia. W każdym razie nie zostawiono na niej suchej nitki. Załamana wróciła do domu. Ludzie z parafii chcieli jej pomóc. Zbierali drobne sumy na fundację przyszłości Marian Anderson. Po porażce, jakiej ta kobieta doznała w Nowym Jorku, nie śmiała stanąć twarzą w twarz ze swoimi przyjaciółmi i nauczycielami. Depresja trwała ponad rok, ale matka Marian Anderson nie poddała się. Zachęcała córkę, powtarzała jej, że to tylko chwilowe niepowodzenie. Przekonywała, że ma talent. Pewnego popołudnia przemówiła do córki o wiele poważniej. Cnota musi przyjść przed wielkością.
Marian, uważam, że powinnaś zastanowić się trochę nad tym niepowodzeniem i żarliwie pomodlić. Snuj myśl nikąd wspomnienia, ta wielka primadonna, która wielu innym śpiewakom pomagała przeżyć rozpacz ogarniającą człowieka po pierwszej porażce, powiedziała swój głos zawdzięczam wierze. Wierzę i słowom matki cnota musi przyjść przed wielkością. Mądra matka, ale i mądry przywódca uparcie wpaja ludziom, jak uczyć się na błędach i jak nigdy się nie poddawać. Niektórzy ludzie businessu wyrzucają z pracy tych, którzy się potykają. Tylko najlepsi managerowie wiedzą, że podwładni będą popełniać błędy i zamiast ciągle zmieniać personel decydują się na to, by uczyć ludzi, jak dawać sobie radę z niepowodzeniami i jak się na nich uczyć. Innymi słowy, są nie tyle sędziami i strażnikami, co raczej trenerami i nauczycielami. Wiedzą, że kiedy człowiek się przewraca, to ma znakomitą okazję, żeby znaleźć motywację do swoich działań. Jeśli potrafią przekazać swój upór i wytrwałość oraz pomagać innym uczyć się na błędach, oddadzą im cenną przysługę i jednocześnie stworzą lepszą organizację. Charles Knight, dyrektor firmy Emerson Electric, spytany o to, co jest niezbędne do dobrego zarządzania, powiedział śmiało. Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Jestem zdumiony liczbą organizacji, w których nie pozwala się ludziom na pomyłki. Nie można stworzyć nic nowego, jeśli nie potrafi się akceptować pomyłek. Gdy inspirator na własnym przykładzie pokazuje, jak sobie radzić z niepowodzeniami, w jaki sposób wpajać te zasady grupie, można to robić na własnym przykładzie. Spotykamy się często z błędnym przekonaniem, że legitymacją dobrego przewodnika jest nieprzerwany strumień sukcesów. Tymczasem przykład człowieka upartego, który przegrał kilka bitew, lecz nie zląkał się przegranej, jest prawdopodobnie bardziej inspirujący niż cokolwiek innego. Musimy odrzucić koncepcję, że silni ludzie nigdy nie doznają niepowodzeń. Richard J. Nitham powiada tak, silni ludzie popełniają tyle samo okropnych błędów, co ludzie słabi. Różnica polega jednak na tym, że ludzie silni przyznają się do błędów, śmieją się z nich i czerpią z nich naukę. I w ten sposób stają się jeszcze silniejsi. Jeżeli chcesz tę prawdę przekazać swojemu otoczeniu, pokaż, że ty również miewasz niepowodzenia. Kierowani przez ciebie ludzie na pewno będą cię bacznie obserwować, żeby się przekonać, jak zareagujesz, gdy się potkniesz. Lecz jeśli będziesz udawał, że to nie było niepowodzenie, albo jeśli ignorujesz, twoja praca pójdzie na marne. Oni tego nigdy nie zapomną. Pomagaj ludziom przetrwać. Gdy czują się odtrąceni, dobry przywódca najlepiej wpływa na motywację swoich podwładnych, gdy pomaga im wydostać się z dołka. Jeśli czują się odtrąceni, w rodzinie może to być dziecko posto. Gdy wraca stłamszone ze szkoły, bo przegrało w klasowych wyborach. W małżeństwie może to być małżonek, gdy nie dostanie oczekiwanego awansu. Podobnie jest z człowiekiem zajmującym się handlem. Gdy przez cały miesiąc ma beznadziejne wyniki finansowe, najważniejsze jest to, by ludzi, którzy wrócili z pola bitwy pokonani, na nowo napełnić energią. Tom Keegan, mający za sobą całą drogę do stanowiska kierownika działu sprzedaży w dużej firmie handlu niemyślnikącej bywa nami, mówi tak przez wiele lat byłem w drodze, a teraz, gdy zostałem kierownikiem, postanowiłem nie zapominać, jak bardzo samotnym bywa się w trasie. Kiedy jeździ się od klienta do klienta i każdy mówi, że twoje towary są za drogie, a sama firma wygląda na podejrzaną, to ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz. Jest świadomość, że twój szef też jest przeciw tobie. Musisz być pewien, że twoja firma jest po twojej stronie. Podobnie w rodzinie dom powinien być schronieniem, gdzie można leczyć rany i gdzie ludzie akceptują cię bez względu na to, jaki popełniłeś błąd. Świadomość istnienia takiego bezpiecznego miejsca podtrzymuje człowieka na duchu, nawet w bardzo wrogim otoczeniu. Z ochranianiem, tak jak z wieloma innymi dobrymi rzeczami, można oczywiście przesadzić i zacząć chronić dziecka postawką lub pracownika przed niepowodzeniami. Tylko że wtedy przyjmuje się na ogół pozycję obronną i o wszystko oskarża czynniki zewnętrzne. Dr Robert N. McTilda Murray, psycholog konsultant, przebadał 220 mężczyzn ludzi dobrze zbudowanych, o ponadprzeciętnej inteligencji, dobrze przygotowanych i stwierdził, że przez dłuższy postaw czas nie potrafią utrzymać się w pracy ani odnosić sukcesów towarzyskich. McTilda Murray sklasyfikował ich jako połowicznych bankrutów i doszedł do wniosku, że głównym powodem jest brak umiejętności stawiania czoła niedociągnięciom. W dzieciństwie pobłażliwi rodzice chronili ich przed konsekwencjami ich własnych błędów. W przypadku niepowodzeń w szkole obwiniano nauczyciela. Kiedy nie radzili sobie w pracy, winą obarczano politykę firmy. Według Thomasa Carla apostrof A. Scotta apostrofkiego S. apostrofisty i historyka, żyjącego w XIX wieku. Taki brak świadomości jest największym ze wszystkich błędów. Jak naprawiać błędy nie tłumiąc entuzjazmu? W jaki sposób zachować równowagę między utrzymaniem wysokich norm a wychowywaniem podległych ludzi, gdy nie stosują się do tych norm, z tym samym problemem spotykają się rodzice i managerowie, jak wymagać dobrego działania i jednocześnie tolerować potknięcia. Błędem totalnym jest tak ostre karcenie młodych ludzi za popełnione błędy, że w rezultacie rezygnują z ambicji i szczytnych celów. Seneca, filozof rzymski, powiedział, skoro jesteś człowiekiem, podziwiaj tych, którzy usiłują dojść do wielkich rzeczy, nawet gdy po drodze zdarzają się im niepowodzenia. Natomiast Theodore Roosevelt ujął to tak, błędów nie popełnia tylko ten, kto nigdy nic nie robi. Wydaje się też, że powinniśmy udzielać reprymendy kierowanym przez nas ludziom, jeżeli nie zdarzają się im żadne niepowodzenia, bo to oznacza, że postanowili działać ostrożnie. Znany aktor Jack Lemmon powiedział kiedyś, tak, niepowodzenie nigdy nikomu nie zaszkodziło. To strach przed niepowodzeniem zabije człowieka, zabija artystów, ale nie wolno rezygnować. Trzeba podjąć ryzyko i iść dalej. Dobry inspirator zawsze ma pod ręką torbę trików, stosuje różne środki i kiedy trzeba, pomaga ludziom patrzeć na niepowodzenie z góry, uczyć się na błędach. Czasami krzyczy na nich i przekonuje, żeby przebiegli jeszcze jedno okrążenie, chociaż im się wydaje, że nie zrobią ani kroku więcej. Innym razem wpycha ich na konia, z którego przed chwilą spadli, zanim znów ogarnie ich strach. Bywa, że zmienia zakres obowiązków, by przerwać łańcuch niepowodzeń i umożliwić osiągnięcie paru niewielkich sukcesów. Innymi słowy, inspirator wie, że strach przed niepowodzeniem może zniszczyć marzenia o lepszej przyszłości i że najważniejsze jest to, by niepowodzenia pełniły w życiu tę samą rolę, co kamień szlifierski. Wyobraźmy sobie, jak szybko opisany niżej człowiek mógł zwiesić głowę i zrezygnować. Nie powiodło mu się w interesach roku apostrof 31, w apostrof 32 przegrał w wyborach do parlamentu, w apostrof 34 wybrano go jednak. Jego ukochana żona zmarła w roku 35. On sam przechodził załamanie nerwowe w roku 36. W 38 nie udało mu się zostać sprawozdawcą w parlamencie, w apostrof 40 nie zakwalifikował się do wyborów, w 43 nie zdołał wejść do kongresu, w 46 udało mu się tego dokonać, w roku 50 nie zdołał wejść do senatu, w apostrof 56 przegrał w wyborach na wiceprezydenta, a w 58 na senatora. Ostatecznie wybrano go na prezydenta, a działo się to w roku 1860. Człowiekiem tym był Abraham Lincoln. Od Lincoln nauczył się takiej nieustępliwości,
i uporu w obliczu niepowodzeń, oczywiście w znacznej mierze wypływało to z jego charakteru, który Sandburg, amerykański pisarz i poeta, określił jako połączenie aksamitu i stali, ale człowiek ten był wytrwały również dlatego, że inni w niego wierzyli, podtrzymywali go na duchu, gdy rozpaczał, przekonywali, że niepowodzenia muszą się kiedyś skończyć i popychali go do przodu. Być może w tamtym stuleciu na zachodniej granicy urodzili się jeszcze inni Lincolnowie, ale z braku dobrych nauczycieli i przyjaciół nikt dziś o nich nie pamięta. Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej. Jak udzielać rady dzieciom, trzeba najpierw dowiedzieć się, czego one potrzebują, a potem radzić im, żeby to zrobiły. Harry Truman. Rozwijanie wewnętrznej siły. John Wilcox apostrof. K. stwierdził kiedyś, że uczenie dziecka apostrof K nie jest tak istotne jak wzbudzenie w nim chęci do nauki. Nigdy nie spotkałem nauczyciela, który nie zgadzałby się z tym poglądem, ale jak to robić? Jak wpajać takie pragnienie nauki? Oto pytanie, które zadają sobie nauczyciele, rozmawiając o motywacji. Jak rozbudzić ten wewnętrzny pęd bez uzależniania od stymulacji zewnętrznej? Oczywiście z konfliktem między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną spotyka się każdy, kto ma związek z kierowaniem innymi. Nie można być z podległymi sobie ludźmi przez cały czas, by stosować wszystkie możliwe zachęty, groźby i argumenty. Zatem ostatecznym sprawdzianem umiejętności inspiratora jest działanie motywowanych przez niego ludzi podczas jego nieobecności. Pani Harry Henriks, znakomity przedsiębiorca i projektant wnętrz, w ciągu ostatnich 3 lat jej firma musiała 3-krotnie przenosić się do większego biura, pomogła mi znaleźć odpowiedź na to pytanie. Gdy ją spytałem, czy motywacja musi pochodzić od innych ludzi, czy też można ją generować z ludzkiego wnętrza, odpowiedziała: tak, potrzeb jest i jedno, i drugie. Jeśli chodzi o inspirację, to jestem okropnie uzależniona od moich partnerów, ale uważam, że sama siebie potrafię motywować dzięki niezwykle prostej technice, wytyczając sobie określone cele. Zapisuję je na papierze, bardzo konkretnie precyzuję i wtedy nabieram rozpędu. Im dłużej zastanawiałem się nad słowami pani Henriks, tym bardziej uświadamiałem sobie mądrość zawartą w jej wypowiedzi. Ten wewnętrzny rozpęd najlepiej rozwijać, zachęcając ludzi, żeby sami siebie wypróbowali, żeby określili własne cele i marzenia. Potem wystarczy im tylko pomagać, by wytrwali przy swoich postanowieniach. Słyszy się czasem opinię, że najlepszy przywódca to człowiek o zdolnościach krasomówczych, który dzięki sile swojej osobowości zyskuje zwolenników dla własnych planów. Taki szef bierze się do pracy tak, jakby jego podwładnych trzeba było popychać, przekonywać i pochlebstwami nakłaniać do wskoczenia na ten sam weksel wóz. Chciałbym jednak przestrzec przed takim oto sposobem działania. Swoją ideę musisz wbić ludziom w głowę, a potem przekonać, że to jest ich własna idea. W pewnym momencie tego rodzaju manipulacja odbija się rykoszetem, więc trzeba jej za wszelką cenę unikać. Bo przecież jeśli będziemy szukać wystarczająco długo, stwierdzimy, że inni ludzie też mają dobre pomysły i że można je popierać zupełnie uczciwie. Zatem 5. zasada wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze, brzmi następuje myślnikąco. Jeśli ktoś zdąża tam, gdzie ty dołącz do niego, przyjrzyjmy się rozmaitym słynnym rodzinom, a ze zdumieniem stwierdzimy, że niektóre dzieci osiągają o wiele więcej sukcesów niż inne. Dlaczego na przykład synowie Josepha Kennedy apostrofego tak dużo osiągnęli, podczas gdy nie udało się to dzieciom prezydenta Franklina Roosevelta? Z pewnością Franklin Delano Roosevelt równie dobrze rozumiał władzę i sposób jej wykorzystywania, co Joe Kennedy. Zagadkę tę częściowo rozwiązuje uwaga Franklina Roosevelta juniora, który powiedział, że kiedy chciał się zobaczyć z ojcem, musiał wcześniej ustalić termin spotkania. Pewnego dnia, gdy chłopak miał jakiś ważny problem, F.D. Roosevelt wysłuchał go, nie odrywając się od pracy przy biurku. Chłopiec przestał mówić, a wtedy Roosevelt odezwał się głosem człowieka nieobecnego: myślami cieszę się, że mogłeś do mnie wpaść. Na tym rozmowa się skończyła. Teraz przeciwstawmy to ogromnemu zainteresowaniu, jakie Joe Kennedy okazywał życiu swoich dzieci. Pomijając wady Kennedy apostrofego, trzeba przyznać, że jego lojalność wobec dzieci była absolutna. Mój busines to moja rodzina, a moja rodzina to mój busines, wyznał John F. Kennedy. Powiedział kiedyś do jednego ze swych przyjaciół: tak, wiesz, kiedy na pierwszym roku próbowałem się dostać do drużyny pływacza apostrofki, mój ojciec zawsze był przy mnie i tak samo postępował wobec wszystkich swoich dzieci. Ojciec, który zachęca dzieci, by dążyły do jak największej liczby celów i który w ten sposób, dołączając do nich, wskakuje na ich weksel, na pewno wprowadzi w ich życiu wielkie zmiany. Zachęcać do zmian. W niniejszej książce omawiamy jedno z niezwykle ryzykownych przedsięwzięć. Jak pomagać ludziom zmieniać własną osobowość? Gdy wkraczamy w czyjeś życie z zamiarem dokonywania zmian, ludzie robią się podejrzliwi, ponieważ obawiają się z naszej strony postawy wyższości. Stają się zdecydowanie oporni wobec ulepszaczy, którzy głoszą, że wiedzą, jak należy pokierować ich dziećmi lub pracownikami. Druga skrajność to zupełny brak zainteresowania. Nikogo nie trzeba zmieniać, należy nauczyć się akceptacji. Wielu psychoterapeutów twierdzi, że nie chcą zmieniać swoich pacjentów. Starają się ich nie osądzać, nie kierują nimi i zawsze są dla nich pobłażliwi. Ale tak wcale nie jest, bo podczas rozmów z kolegami po fachu rozprawiają o tym, że pacjenci potrzebują zmian. Denerwują się na człowieka, który nie chce przestać pić, na kobietę, która źle traktuje dzieci, na męża, który psychicznie dręczy żonę, wywierać wpływ bez onieśmielania. Większość z nas chce zmieniać takich ludzi. Tylko jak motywować do zmian? Nie manipuluj myślnikąc i nie tyranizuj myślnikąc. Jak pomagać i inspirować, nie ograniczając cudzej wolności? To nie są łatwe pytania i będziemy jeszcze do nich wracać. Teraz jednak przedstawię pewien prosty model, wynik mojej praktyki psychoterapeutycznej. Gdybym próbował określić, jak każdy nowy pacjent musi się zmienić, by odnaleźć szczęście, sam załamałbym się psychicznie, bo przecież w ten sposób podejmowałbym się roli Boga. Wobec tego moje cele są o wiele skromniejsze. Uważam się za specjalistę od wyjaśniania i kiedy pacjent decyduje się na leczenie, przejmuje na siebie część odpowiedzialności za terapię. Podczas pierwszych sesji zadaję tego rodzaju pytania: jak chce się pan zmienić? Co może pana uszczęśliwić? W jaki sposób chce pan zmienić swoje zachowanie? Innymi słowy, proszę o nakreślenie celu naszej wspólnej pracy. Kiedy zaś go zrozumiem, w miarę moich możliwości, pomagam go osiągnąć. Oczywiście pacjent może przedstawić cele, do których osiągnięcia, zgodnie z umieniem, nie chciałbym przykładać ręki, ale to na szczęście nigdy mi się nie przytrafiło. Czasami ludzie potrzebują naszej pomocy, by poznać własne wewnętrzne potrzeby i określić, czego w życiu naprawdę chcą. Bywa, że gdy już zaczną te cele precyzować, okazują się one bardzo podobne do tych, które sam bym im zasugerował. Wtedy cieszę się, że zachowałem milczenie. Nasze kontakty znajdują się już wówczas na innej płaszczyźnie porozumienia. Nie występuję w nich jako ulepszacz, ale jako osoba niosąca pomoc w ich własnym przedsięwzięciu samodoskonalenia. W ten sposób to ja wskakuję na weksel wóz pacjenta. Oczywiście managerowie i nauczyciele nie mają tyle swobody, nie mogą, tak jak psychoterapeuta, pozwolić na określanie własnych planów. Jeśli pracownicy lub uczniowie mają inne cele, mówi się im, że muszą się podporządkować. Kiedy poczujemy pokusę tak zdecydowanej reakcji, pamiętajmy o technice stosowanej przez Paula Niedźwiedzia Williamta, trenera, który ze swoją drużyną wygrał 323 mecze w odpalu amerykańskiego, więcej niż ktokolwiek inny w historii. Poza tym sportem nie ma takiej dziedziny, może z wyjątkiem wojska, w której
której całkowicie rezygnuje się z własnych celów. Tu bowiem trener określa zadania, a drużyna ma je realizować. Tylko że na początku każdego sezonu Bryant kazał zawodnikom spisać osobiste cele na dany rok i dopiero po zapoznaniu się z nimi ustalał cele dla całej drużyny. W ten sposób przekazywał następnym myśl nikącą wiadomość. 1. Troszczę się o was i o to, czego wy chcecie. 2. Powinniście myśleć z wyprzedzeniem. 3. Tworzymy drużynę, w której, jak mam nadzieję, każdy będzie mógł dążyć do własnych celów, a ja ze swej strony postaram się, żeby każdy z was mógł swój cel osiągnąć. Jednym z powodów ciągłych sporów między rodzicami i dziećmi jest fakt, że rodzice mają zupełnie inne cele niż dzieci. W tym miejscu zawsze będzie istniał konflikt pokoleń. Niestety, niektórzy rodzice powiększają jeszcze ten problem, nie umiejąc robić tego, co robił Bryant. Nie dbają o to, by poznać marzenia swoich dzieci. Gdyby spytali, może znaleźliby coś, do czego można dążyć wspólnie. Czy rodzice rzeczywiście mogą zachęcać do niezależności? Jak najbardziej, powiada Ruth Stafford Prale, autorka różnych książek o sztuce motywacji. Sekret polega na tym, staraj się odnaleźć wodone zdolności i talenty dziecka, postawka, a potem delikatnie kieruj lub popychaj je w tym kierunku. Ojcu, który był świetnym sportowcem, trudno zrozumieć syna, który bardziej woli grać w szachy niż w piłkę, ale to szachy, a nie pitka, są tym, czego chłopiec potrzebuje, jeśli ma nabierać pewności siebie. Jeśli jedno będzie umiał robić dobrze, uwierzy, że z czymś innym też sobie poradzi. Nie chcę, żeby w tym miejscu źle mnie zrozumiano. Nie twierdzę, że przywódca ma być słaby, że ma pozwalać innym na ustalanie celów dla całej grupy, bo to doprowadziłoby do nieskutecznej działalności całej organizacji. Ludzie chcą mieć silnych przywódców, którzy wytyczają jasne cele. Bryant jest tego dobrym przykładem, ale najlepsi trenerzy i najlepsi szefowie firm zachęcają swych podwładnych do prezentowania i realizowania własnych celów i zawsze starają się pomagać w osiąganiu tego, czego chcą tamci. Zasada zgodności. Być może Bryant kazał swoim zawodnikom spisywać na papierze ich prywatne cele z jeszcze innego powodu, kiedy człowiek poświęca się realizacji jakiegoś celu. Zaczynają funkcjonować pewne wpływy psychologiczne, dzięki którym szansa realizacji jest o wiele większa. Głęboko w nas tkwi obsesyjne wręcz pragnienie, żeby być i prezentować się jako osoba postępu i myślnikąca zgodnie z tym, czego już dokonaliśmy. W każdej grupie ubolewa się nad niekonsekwencją, a konsekwencje się ceni. To sprawdza się wszędzie, począwszy od więźniów, a skończywszy na grupach religijnych. Każdy człowiek, który zmienia swoje opinie pod wpływem innych, jest uważany za osobę niezdecydowaną, roztrzepaną, o słabej woli. Dr Leon Festinger, pionier w dziedzinie nazywanej teorią dysharmonii kognitywnej, powiada, że dysharmonia wewnętrzna ma te same zdolności pobudzania co głód lub frustracja. Dlatego kiedy już raz dokonamy wyboru lub osiągniemy jakieś stanowisko, gotowi jesteśmy pokonywać nieprawdopodobne przeszkody, by tylko postępować zgodnie z tym stanowiskiem. Tak samo radykalnie zmienimy sposób myślenia, żeby był zgodny z podejmowanymi działaniami. Weźmy na przykład mężczyznę wiernego żonie w sferze seksualnej. Taki człowiek na ogół zachowuje silne przekonania co do wierności małżonki w ogóle. Można by powiedzieć oczywiście, oto powód jego wierności jest wierny, bo ma takie przekonania, ale nie zawsze. Zwróćmy uwagę, co się stanie, gdy zacznie oszukiwać żonę na wszelkie możliwe sposoby, będzie usprawiedliwiał swoje postępowanie i drastycznie zmieni przekonania. Można zatem stwierdzić, że często postawa człowieka jest wynikiem zachowania, a nie jego przyczyną. Socjologowie Jonathan Friedman i Scott Russell ogłosili wyniki zaskakuj myślnikącego eksperymentu. Pewien naukowiec, udając ochotnika biorącego udział w pracach na osiedlu, chodził w pewnym mieście w Kalifornii od drzwi do drzwi i zwracał się do właścicieli domów z prośbą, prosił mianowicie, żeby pozwolili postawić na swoim trawniku dużą tablicę z napisem mieć ostrożnie. Olbrzymia większość, 83%, odmówiła. Później wobec podobnej grupy ludzi zastosowano odmienną taktykę i połowa wyraziła zgodę. Dwa tygodnie wcześniej mieszkańcy postanowili coś zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Inny ochotnik chodził od jednych do drugich i pytał, czy na trawniku może ustawić niewielką tabliczkę 3x3 cale z napisem bądź bezpiecznym kierowcą. Sprawa była błaha, więc zgodził się na nią prawie każdy mieszkaniec, ale rezultaty tej właśnie zgody były ogromne, bo kiedy przyszedł inny ochotnik i poprosił o ustawienie dużo większej tablicy, większość znowu się zgodziła. Zmiana spostrzegania samego siebie, jak to wytłumaczyć? Problemy można częściowo zrozumieć, zastanawiając się nad znaczeniem obrazu własnej osoby. Za pierwszym razem ludzie zaczęli patrzeć na siebie samych nieco inaczej, obserwowali własne zachowanie tak, jakby to robił ktoś inny i stwierdzili, że zależy im na bezpieczeństwie, że dla takiej sprawy gotowi są współdziałać. Wydało im się to zgodne z własną postawą, więc potem zaaprobowali propozycję ustawienia dużej tablicy. To samo dzieje się z ludźmi, którzy swoje przekonania lub plany zaczynają realizować publicznie, szybko kierują ogromną ilość energii na działania prowadzące do osiągnięcia swoich założeń. Obecnie coraz wyraźniej widać, dlaczego skutecznie działające grupy wyznaniowe wymagają od swoich członków publicznego potwierdzania wiary i dlaczego dobrzy inspiratorzy robią wszystko, co tylko można, żeby drugi człowiek wyraźnie określił swoje cele. Instruktor handlowy Tom Hopkins powiada, że najlepszy sposób przekonania drugiego człowieka do czegoś, co dla nas ma wartość, nie polega na wpychaniu mu swoich racji na siłę czy mówieniu, że jest głupi, skoro nie uznaje tego. Zawodowy sprzedawca wykorzystuje inną metodę, mówi Hopkins. Metodę prostą i skuteczną. Oto ona, gdy ja coś mówię, im wolno wątpić. Gdy mówią oni, to na pewno jest prawda. W tej dziedzinie należy unikać pewnych niebezpiecznych stref. Może się bowiem zdarzyć, że zasada zgodności, zgadzanie się a priori na posłuszeństwo, będzie wykorzystywana do manipulowania ludźmi tak, by robili rzeczy sprzeczne z ich własnym interesem. Pozbawieni skrupułów handlowcy lub demagody tacy jak Jim Jones, odpowiedzialny za samobójczą śmierć ponad 900 osób ujania, potrafią przekonać człowieka, żeby według zasady zgodności prowadził swoje sprawy domowe. Najpierw zdobywają od kogoś pewne zobowiązanie, później zwracają się z prośbą o podjęcie coraz innych wymagań, a wszystko w imię zasady zgodności. W pewnym stopniu trzeba pozwalać ludziom zmieniać poglądy i kwestie sporne ustalać na zasadzie mogę się na to zgodzić tylko częściowo. Niebezpieczny sposób widzenia samego siebie. Jest jeszcze coś, co uzasadnia ostrożność. Otóż zgoda, by ludzie publiczne omawiali negatywne aspekty swojej osobowości, może mieć niebezpieczne skutki. Kiedy mężczyzna mówi nigdy się nie wściekam, zawsze zachowuje spokój, albo gdy dziewczyna myśli jestem beznadziejna z matematyki, trzeba unikać sytuacji, w których tego rodzaju twierdzenia można wypowiadać kategorycznie. Jeśli pozwolisz uczennicy przed całą klasą oznajmić, że jest beznadziejna z matematyki, możesz uczynić jej wielką krzywdę, ponieważ ona będzie się starała udowodnić w sobie, że miała rację, a mężczyzna, który uważa się za człowieka myśliwego, tym bardziej będzie dostosowywał swoje postępowanie do tego wzorca i im częściej będzie powtarzał taki opis własnej osoby. A, wiek. Cząps napisał zdania, które wszyscy rodzice i szefowie powinni przykryty da i apostrof. Ci, do lustra w łazience, żeby każdego ranka, zanim ruszą w świat, mogli je przeczytać. Brzmi ono następuje myślnikąco. Podtrzymywanie i wzmacnianie obrazu własnej osoby stanowi motywację dla wszelkiego działania. Jeśli dzieci przy śniadaniu lub pracownicy, z którymi się witamy, przychodząc do pracy, mają negatywne zdanie o własnej osobie, później będą postępować zgodnie z tym obrazem. Czeka nas zatem zadanie o wiele trudniejsze.
najtrudniejsze niż zmiana zachowania zewnętrznego. Musimy dotrzeć do obrazu własnej osoby. Wyjątkowo często nastolatki mają o sobie bardzo złe zdanie. Pediatra i psycholog w jednej osobie James Dobson pisze: tak zaobserwowałem, że ogromna większość ludzi w wieku od 12 do 20 lat jest gorzko rozczarowana tym, kim są i co sobą reprezentują w świecie, w którym obraża się czczą supergwiazdy i różne cudowne postacie. Tacy młodzi ludzie spoglądają w lustro, szukając choćby śladu podobnej wspaniałości, a znajdują wyłącznie objawy toniku. Negatywne widzenie własnej osoby należy traktować z przymrużeniem oka i jednocześnie potwierdzać wszystko, co pozytywne. Kiedy uczniowie uważają, że są słabi z matematyki, być może chcą tylko powiedzieć, że źle im poszło na ostatniej klasówce. Naszym zadaniem jest przekonanie ich, że są bardziej uzdolnieni, niż im się zdaje. Jak pisze S. I. Hayakawa, stwierdzenia trzy razy mi się nie udało i jestem przegrany różnią się od siebie zasadniczo. Precyzja wypowiedzi. Ludzie powinni nie tylko publicznie ogłaszać swoje cele i marzenia. Powinni bardzo precyzyjnie mówić o tym, czego chcą. Razem z dr Nailem Clarkiem Warrenem przez kilka lat prowadziłem seminaria na temat poczucia własnej godności i odkrywania radości. Prosiliśmy uczestników, żeby przez 20 minut wypowiadali się na piśmie na temat, gdyby pieniądze nie stanowiły problemu i mógłbyś dowolnie ułożyć sobie życie, to jakby ono wyglądało? Odpowiedzi by te niejasne, błędnie sformułowane. To zrozumiałe, że wiele z tych osób nigdy nie miało możliwości swobodnego i konkretnego snucia marzeń, dlatego też osiągnęli niewiele konkretnego szczęścia. Lepiej, żebyś wiedział, czego chcesz, bo prawdopodobnie będziesz to nie opowiada znany satyr Dan Greenbrook. I rzeczywiście istnieje prawie cudowny sposób, dzięki któremu sukces żyć uzależy od umiejętności wytyczania sobie wielkich i bardzo konkretnych celów. Legendarny przemysłowiec Henry Kaiser, poproszony o to, żeby zdradził tajemnicę swego sukcesu, powiedział: tak, zdecyduj się, czego najbardziej w życiu chcesz, a potem zapisz sobie swoje cele i zaplanuj sposób ich realizacji. Im dłużej udzielam ludziom porad, tym bardziej sobie uświadamiam, że w tej kwestii większość z nich bardzo różni się od Kaisera. Ludzie dają się unosić prądowi, pozwalają, by o ich losie decydowały okoliczności. Podobnie jak jeden z bohaterów Dickensa, pan Nickelberg, zawsze mają nadzieję, że coś się zdarzy, a tymczasem dobre rzeczy rzadko się zdarzają tak po prostu. W nakreślaniu własnych celów tkwi wielka siła. Rozmawiałem z człowiekiem zajmującym się handlem nieruchomościami, który dawniej zarabiał przeciętnie około 40 000 dolarów rocznie. Pewnego roku jego dochód podskoczył gwałtownie do 95 000. Spytałem, jak to się stało. To proste, odparł. Moja żona poważnie się rozchorowała i większą część roku spędziła w szpitalu. Ja dokładnie obliczyłem, ile pieniędzy muszę zarobić, żeby zabezpieczyć jej opiekę lekarską, i udało się. Prawie to do grosza. Gdy stawiamy przed sobą określony cel i dokładnie nakreślamy sposób dojścia do niego, możemy liczyć na niezwykłe przeobrażenie. Potęgę marzeń. Pewien ojciec mówi: tak, rodzice nigdy nie rozmawiali ze mną o kolegu. Właściwie nigdy nie rozmawiali ze mną o przyszłości. Miałem wrażenie, że potrafią żyć wyłącznie teraźniejszością. Moja córka ma dopiero 13 lat, ale zawsze dyskutujemy o tym, do jakiej szkoły chciałaby chodzić i w czym chciałaby się specjalizować. Dobrze wiem, że nie mogę jej do niczego zmuszać, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest, że razem się bawimy marząc o przyszłości. Szczęśliwe dziecko apostrofką, którego ojciec myśli o przyszłości i zupełnie bez manipulacji zachęca je do marzeń. Łatwo zniszczyć ludzkie marzenia, mówiąc drugiemu człowiekowi, że żyje iluzją. I tylko wyjątkowi ludzie wiedzą, jaką wartość ma snucie wielkich planów i dumne noszenie głowy. Dobry przywódca jest więcej niż optymistą, chociaż prawie zawsze odznacza się pozytywnym myśleniem. Dobry przywódca jest również futurystą, uwielbia żyć przyszłością, śni o przyszłości, rozmawia o przyszłości, a ponadto otaczających go ludzi namawia, żeby robili to samo. Zarządzanie poprzez zachęty. Studler N. Parker powiedział kiedyś: tak, ludzie się zmieniają i robią to, do czego się ich zachęca, a nie to, co im się każe. Oto jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Potrzeba zachęty ze strony drugiego człowieka i podniet do parcia naprzód. Jeden z moich pacjentów, który jest obecnie słynnym chirurgiem, twierdzi, że wierzy w zarządzanie poprzez zachęty i wyjaśnia swoją opinię w następujący myślnikący sposób. Gdy chodziłem do szkoły średniej, zajęcia na pływalni prowadził trener, którego żywo pamiętam. On zawsze na nas krzyczał, ale nie robił tego, żeby nas karcić. Wołał mniej więcej tak: no, Johnson, przyspiesz, szybciej, potrafisz to zrobić, a ja właśnie tego potrzebowałem. Wydaje mi się, że tamtemu trenerowi zawdzięczamy moje sukcesy, ponieważ gdy stoję przy stole operacyjnym, ciągle słyszę jego głos. Dlatego sam podobnie zachęcam podległych mi ludzi. Może i jestem trudny w pożyciu, może wiele od nich oczekuję, ale przede wszystkim wołam do nich: dalej, potrafisz to zrobić. Siła powołania. W roku 1875 w głównej Alzacji urodził się wołity chłopiec. W szkole był słabym uczniem, wolno czytał i pisał. Jednak z wiekiem zaczął wytyczać sobie coraz trudniejsze cele, jak choćby naukę hebrajskiego. W dziedzinie muzyki okazał się cudownym dziecapostrofkiem. Zaczął grać na organach w wieku 8 lat, gdy już dosięgał nogami do pedałów, a kiedy miał lat 9, zastąpił w kościele zawodowego organistę. Człowiekiem tym był Albert Schweitzer i każdy wie, że już na początku dorosłego życia uprawiał równolegle kilka zawodów. Na Uniwersytecie w Strasburgu uzyskał pierwszy stopień doktora w dziedzinie filozofii, potem zdobył doktoraty z teologii i teorii i muzyki. Zanim skończył 30 lat, robił wspaniałą karierę jako organista koncertowy i autor wielu książek. Później jednak przerwał nagle karierę akademicę postrofką, by zacząć studiować medycynę i resztę życia spędzić jako misjonarz. Stało się to wtedy, gdy całkiem przypadkowo przeczytał artykuł o Kongo. Napisano w nim: tak, podczas gdy my wygłaszamy ludziom kazania, oni cierpią i umierają na naszych oczach na skutek chorób. Schweitzer zrozumiał swoje powołanie i zaczął myśleć o wyjeździe do Afryki. Przyjaciele protestowali, mówiąc, że skoro mieszkańcy Afryki potrzebują pomocy, niech lepiej Schweitzer zajmie się gromadzeniem potrzebnych funduszy, bo z całą pewnością nie został powołany do obmywania trędowatych własnymi rękami. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie nas przekonywał do racjonalnego podejścia do życia. Człowiek, który czuje potrzebę spłaszczenia naszych marzeń i czynienia naszego życia uboższym. Ale na szczęście znajdzie się kilku takich, którzy będą podsycać nasze ideały i przyłączą się do realizacji naszych celów. Gdy Schweitzer zakochał się w Helenie Breslau, córce żydowskiego historyka, powiedział: zwyczajnie studiuję, żeby zostać lekarzem murzynów w Afryce. Czy chcesz spędzić resztę swego życia ze mną w dżungli? A ona odpowiedziała: zostanę pielęgniarką, więc jak wtedy będziesz mógł wyjechać beze mnie? W Wielki Piątek roku 1913 oboje wyruszyli do francuskiej Afryki Równikowej. Schweitzer pracował tam przez ponad 50 lat. W końcu został laureatem Nagrody Nobla i legendą. Czasami trudno nam będzie dostosować kierunek naszego życia do celów otaczających nas ludzi, tak jak to uczyniła Helen Schweitzer. Bywa, że nasze plany będą się różnić od ich planów. Zasada pozostaje jednak niezmienna: jeśli ktoś zdąża tam, gdzie ty dołączy do niego, przykład jest szkołą dla wszystkich ludzi. Żadnej innej nie będą chcieli się uczyć. Edmund Burke, potęga opowieści o sukcesie. Jakiś czas temu brałem udział w pewnej konferencji w Atlancie i zabierałem głos z tej samej mównicy co Lila Czocca, prezes Rady Nadtyda D. zorczej firmy Chrysler Corporation. W przemyśle
krześle samochodowym panował zastój i nikt nie miał pewności, czy Hyzel przeżyje. Przemówienie prezesa było zatytułowane "Więc sądzicie, że to wy macie kłopoty?". Lacowca mówił przez godzinę, a jego słowa były porywające, chociaż często przerwano mu oklaskami. Opowiedział, jak Hyzlecorp zmniejszył liczbę pracowników administracyjnych z 40 000 do 20 000, a mimo to fabryka produkowała więcej samochodów niż kiedykolwiek wcześniej. Firma znowu zaczęła przynosić niewielkie zyski. Była to opowieść o przejściu drogi od żebraka do milionera na skalę przemysłową. Wróciłem do hotelu dziwnie poruszony. Mój zawód w żaden sposób nie łączy się z produkcją przemysłową. Lacosta jest szefem wielkiej fabryki samochodów z Bitonitaja, psychoterapeutą i autorem książek z Los Angeles. A jednak dzięki jego opowieści o sukcesie wziąłem się do pracy z nowym zapałem i oddaniem. Tam w Atlancie zadziałała ważna zasada psychologiczna. Opowieść o sukcesie może wspaniale inspirować. Zatem szósta zasada wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze brzmi, wykorzystuje wzorce, by zachęcać do sukcesu. Dobry gawędziarz potrafi na ogół wspaniale przekonywać, ponieważ wie, że większy wpływ wywiera konkretny przykład niż zasady ogólne. Morton Hunt mówi, że kiedyś lekarz zapisał mu lekarstwo. Zapytał, czy nie jest niebezpieczne. Wtedy lekarz wyjaśnił krótko, a ostatecznie przekonał Hunta mówiąc, sam je zażywam. David J. Moyne, psycholog prowadzący własną firmę w Redondo Beach w stanie Kalifornia, wykazał, że dobry handlowiec wykorzystuje przykłady, żeby przekonać potencjalnego klienta o słuszności wyboru. Gdy patrzę na nowy samochód i dalej opowiada o kilku klientach, którzy kupili ten sam model, to już sam ten fakt powiększa zainteresowanie wozem. Przykład innych ludzi przekonuje, ponieważ przemawia bardziej do serca niż do umysłu. Potrafi rozbudzić uczucia i wywołać zmianę postawy. Przemawia bardziej do podświadomości niż do świadomości. Politolog James McGregor Burns w książce Leadership, przywództwo, za którą otrzymał nagrodę Pulitzera, komentuje niezwykłą siłę przewodniczącego Mao Tse-tunga, którego prawdziwy geniusz polegał na rozumieniu uczuć innych ludzi, a najlepiej przemawiać do uczuć, opowiadając o ludziach, ich walce, konfliktach i ostatecznych zwycięstwach. Biblia jest księgą rozniecającą uczucia, po części dlatego, że pełna jest dramatów ludzkiego życia. W znacznej mierze jest to zbiór biografii ludzi z krwi i kości, a zawarte w niej doktryny są skutecznie przekazywane właśnie w formie tych trzymających napięciu opisów. Współczesny dziennikarstwo również stosuje takie podejście. Readers Digest, Teople, Gu i The Post, a nawet słynny The New Yorker, wszystkie te pisma odwołują się do tego samego ludzkiego instynktu. Chcemy wiedzieć o życiu innych ludzi. Bohater legendarny. Większość ruchów i organizacji rozkwita najlepiej, gdy ma w swoim gronie jakąś silną osobowość, która ucieleśnia pewne zasady i od której inni te zasady przejmują. Ludzie tacy jak Thomas Watson z IBM, Jamnini z Bank of America, Merrick Jasz z Merrick & Cosmetics czy Ken Olsen z Vets, wszyscy oni mają w sobie coś mitycznego. Według specjalistów od zarządzania legendy te są bardzo ważne, ponieważ stanowią o wspólnych wartościach i kulturze danej firmy. Znakomitym przykładem może tu być Charles Stapostrof Inmet z firmy General Electric. Ten chromy emigrant z Austrii przyjechał do Ameryki jako młody człowiek i znalazł pracę w laboratorium Thomasa Edisona. I to on stoi za wieloma wynalazkami, z których GE i inne firmy korzystają do dzisiaj. Ale Stapostrof Inmeta szanuje się jeszcze z innych powodów. Gdy do firmy dołączali młodzi inżynierowie, zapraszał ich do siebie do domu na weekend, żeby się dowiedzieć, jacy są. Raz nawet jednego z inżynierów adoptował i sprowadził całą jego rodzinę. Opowieści o takich wydarzeniach, przekazywane nieformalną, ale skuteczną siecią łączności, pomagały uwieczniać filozofię General Electric, filozofię prawego traktowania wszystkich pracowników. Ponadto dzięki takim przywódcom ludzie sięgają po doskonałość. Pewnego razu obok laboratorium, w którym Stapostrof Inmet prowadził niegdyś swoje eksperymenty, przejeżdżał pewien konsultant firmy. Czasami mam wrażenie, że widzę palące się światła i pracuj myśl nikącego Stapostrof Inmeta, powiedział kierowca. Dla tego człowieka, jak i dla wielu innych pracowników, którzy nie znali Stapostrof Inmeta osobiście, człowiek ten pozostawał źródłem niezwykłego wpływu i przypomnienia wynalazków, które stanowią wartości i dumę wspólnej kultury General Electric. W ten sam sposób tworzą się kultury szkolne. Trenerzy wiedzą, że są w stanie utrzymać drużynę w dobrej formie dzięki opowieściom o jakimś dawnym, legendarnym szkolnym sportowcu. Nauczyciele też mogliby wykorzystywać podobne biografie. Opowiadanie o wspaniałych absolwentach z dawnych lat, a nawet zapraszanie ich na zajęcia może być znakomitym sposobem motywowania uczniów. Możliwe, że studenci lepiej by się uczyli, gdyby od czasu do czasu odkładali podręczniki na boki i rozmawiali o takich postaciach jak Winston lub Maria Curie. W rodzinie można wywierać wpływ na młode pokolenie dzięki śladom zachowanym po poprzednich generacjach. W ciągu 30 ostatnich lat życia moja babka poświęcała wiele energii na spisywanie opowieści o swoim ojcu, myśliwym polu i myśl nikącym na wzony Franku. J. Głównie. Co więcej, wydała drukiem dwie książki, głównie na pożytek tuzinów swoich krewnych i wnuków. Niektórzy z nas uważali, że ma ona niezdrową obsesję na punkcie tych wyczynów, ale teraz rozumiem, jak bardzo życie jej ojca i jego ideały wpłynęły na mój sposób myślenia. Czasami wracam do tych książek, żeby lepiej zrozumieć, kim jestem i nabieram coraz więcej przekonania, że muszę kontynuować tę tradycję. Harry'ego Tumana poproszono kiedyś, żeby wyjaśnił swoje sukcesy w polityce. Wskazał na portrety swoich przodków i powiedział poważnie, pochodzę z dobrej linii i mam do tego równać. Jest coś uszlachetniającego w możliwości sięgania do silnych korzeni i uświadamiania rodzinie, że realizuje się pewne niespełnione marzenia z przeszłości. Bohater współczesny oprócz bohatera legendarnego można wykorzystywać jeszcze inny przykład. Dobry inspirator stosuje w pracy z grupą również wzorce współczesne, bo jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów ukazywania pracownikom, czego szef od nich oczekuje. Powiedzmy tylko, że firma Procter & Gamble spodziewa się ostrej konkurencji na rynku i jej szef handlowy decyduje się energicznie podejść do sprzedaży. Mógłby rozesłać okulnik albo podczas narady wygłosić stosowne przemówienie, ale w firmie Procter & Gamble wszyscy wiedzą, że skuteczniejszy jest przykład. Wystarczy znaleźć handlowca, który już robi dokładnie to, co powinni robić wszyscy, wezwać go, poklepać po plecach i w gazecie ogłosić handlowcem miesiąca. Przesłanie będzie oczywiste, naśladujcie go i dotrze do zainteresowanych skuteczniej i bardziej zrozumiale niż najlepszy firmowy okulnik. Przywołuj myśl nikąc z pamięci rozmowy prowadzone przy kolacji w czasach mojej młodości. Widzę, że ojciec potrafił zachęcać swoich synów opowieściami o bohaterach. Był to człowiek rozważny o łagodnym głosie. Nigdy nie robił nam wykładów na temat doskonałości i potrzeby pilnej nauki, ale przy stole wygłaszał komentarze o ludziach z naszego
tego niewielkiego miasta, o tych ludziach, których podziwiał o Messmanie, który wieczorami studiował prawo, albo o farmerze, który uczył się na kursie korespondencyjnym. Ojciec chciał, żebyśmy i my tych ludzi zauważyli. Obaj, ja i mój brat, zdobyliśmy tytuł doktora i teraz rozumiem, że ojciec mocno popchnął nas do sukcesu. On zrobił to, co czynią dobrzy managerowie i nauczyciele, przekazał nam dobre wartości, stawiając za wzór ludzi z krwi i ciała. Skoro on mógł to zrobić, mogę również i ja, kiedy przywódca opowiada o ludziach sukcesu, nie tylko wpaja nam pewne wartości, ale i przekonuje, że skoro nie mogli coś osiągnąć, nas też na to stać. Kiedy widzi się osiągnięcia innych ludzi, zdobywa się motywację do osiągania podobnych sukcesów. Przez 9 lat rekord w biegu na dystansie 1 mili wahał się w okolicach nieco ponad 4 minuty. Już w roku 1945 Gumber Haek zbliżył się do tej granicy. Uzyskuj myślnik kontr czas 4:01:40. Wielu ludzi twierdziło, że to już kres ludzkich możliwości i że bariery 4 minut nie da się pokonać. Potem w roku 1954 Roger Bannister wpadł na taśmę z czasem 3:59:40. Jeden co się później stało, gdy tylko rozwiał się mit nieprzekraczalnej bariery. Wielu zawodników atakowało ją i przekraczało względnie łatwo. Wkrótce 28 zawodników 66 razy pokonało barierę 4 minut. Gdyby przypisać to wyłącznie sile współzawodnictwa, można by nie zauważyć pewnego ważnego elementu motywacji. Oto współzawodnictwo istniało przed przekroczeniem tej bariery czasu. Tylko że Bannister unaocznił innym biegaczom, że tego można dokonać. Wynik uważany wcześniej za nieosiągalny teraz znalazł się w zasięgu ręki, a konkretny dowód na to, że sukces jest możliwy, zachęcił zawodników do większego wysiłku. Kiedy bierze się udział w konferencjach urządzanych w firmie America i Cosmetics, można obserwować stosowanie tej zasady w praktyce. Ludzie siedzą zaabsorbowani i są inspirowani opowieściami o ludziach sukcesu. Tego rodzaju technika motywacyjna jest niezwykle prosta. Ludzie podchodzą do mikrofonu i opowiadają o swoich zmaganiach i triumfach, a myśl przewodnia jest jedna: skoro my tego dokonaliśmy, wy również możecie. Pokazują zdjęcia swoich nowych domów i luksusowych samochodów i w zasadzie mówią o tym samym: zaczynaliśmy od zera. Wy możecie dojść do tego samego, musicie tylko mocno wierzyć i wystarczająco ciężko pracować. Terence E. Daly i Alan A. Kennedy wyjaśniają ten cudowny fenomen w swojej książce zatytułowanej Corporate Culture z kultury zbiorowe. Bohaterowi to postacie symboliczne, których dokonania znacznie przewyższają przeciętną. Ci ludzie pokazują, często w dramatyczny sposób, że sukces znajduje się w zasięgu ludzkich możliwości. Optymista z piątej, ale apostrof. I zawsze się zastanawiałem, dlaczego niektóre parafie działają znakomicie, a inne nie. Dlaczego niektórzy duchowni inspirują ludzi i napełniają ich nadzieją, myślnik, podczas gdy inni tego nie potrafią. Niektórzy intelektualiści nie okazywali dość zrozumienia dla takich popularyzatorów religii jak Norman i Vincent Peale. Krytykuj myślnikąc ich za przesadny optymizm, lekceważenie tragedii i cierpienia. Ale w mojej praktyce, gdy ludzie opowiadają, że są rozczarowani i już trzeci raz spadają na samo dno, uświadomiłem sobie, że tragedii nie można ignorować. Każdy chce mieć takie miejsce, do którego raz na tydzień pójdzie i gdzie go wysłuchają, poradzą mu i napełnią nową nadzieją, myślnik. Gdy w zeszłym roku, pewnej zimnej apostrof grudniowej niedzieli, znalazłem się w Nowym Jorku, postanowiłem, że pójdę do Marble College Hurk i wysłucham kazania ojca pozytywnego myślenia doktor Pralea. Na piątej, ale apostrof i ludzie czekali w deszczu ponad godzinę, żeby zdobyć miejsce siedzące, ale nikomu to nie przeszkadzało. Znalazłszy się w środku, zaśpiewaliśmy z zapałem kilka starych hymnów i wysłuchaliśmy fragmentów Biblii czytanych przez innych duchownych. Potem, gdy nadszedł czas kazania, do pulpitu podszedł wolno doktor Peale. Miał lat 86, a przewodniczył zgromadzeniu przez 51 i to mówiło samo za siebie. Wtedy pomyślałem sobie, dlaczego on nie przejdzie na emeryturę, ale gdy stanął przy pulpicie, wsparł się łokciem o blat i zaczął mówić. Zrozumiałem, dlaczego parafianie nie pozwalają mu odejść. Miałem wrażenie, że ktoś przekręcił kontakt. Peale wyprostował się, oczy błysnęły, żywi i rozległo się żarliwe kazanie o udręce i zasadach duchowych, które pozwalają walczyć ze zwątpieniem. Wysłuchaliśmy opowieści o ludziach, którzy z Bożą pomocą przezwyciężyli swoje wady. Gdy kazanie się skończyło i ludzie wylegli na ulicę, wszyscy szli chyba ważniejszym krokiem, bardziej wyprostowani, już nie tak zgnębieni. Później powiedziałem Pealeowi, jak bardzo jego kazanie mnie poruszyło i że spodobała mi się jego technika opowiadania o sukcesach przed wyciągnięciem ostatecznego wniosku. Te wszystkie komplementy Peale przyjął skromnie, mówiąc, że obecnie w swoich kazaniach już tylko skacze tematu na temat. Jednak po chwili przerwał, by się zastanowić. No, cóż powiedział, wiele razy krytykowano mnie za te pozytywne przykłady, ale co ciekawe, od dłuższego czasu nikt już tego nie robi, a może tego nie zauważam, dodał, puszczając oczko. Staram się wykorzystywać tę biografię w kazaniach, bo przecież nigdzie w Biblii się nie mówi, że mamy powtarzać niepowodzenia. A najlepszym znanym mi sposobem budzenia w ludziach nadziei apostrofi jest pokazać im, że inni z podobnymi problemami zdołali przezwyciężyć przeciwności. W niniejszym rozdziale powiedzieliśmy sobie o czymś więcej niż tylko o sposobie modelowania. Chodzi przede wszystkim o atmosferę entuzjazmu i nadziei apostrofi, a to najlepiej pokazać na przykładzie innych ludzi. David Kolb, profesor w dziedzinie zarządzania na CASE Western Reserve University, podsumowuje to następującym myślnikąco. Gdy widzę, że wokół mnie ludzie osiągają sukcesy, sam zaczynam pragnąć tego samego. W następnym rozdziale powiem konkretnie, jak pomagać ludziom w przechodzeniu od małych sukcesów do większych. Wykorzystuję wzorce, by zachęcać do sukcesu. Dla szlachetnych umysłów uznanie jest podmiotą. C. Colton. Sekret gromadzenia małych osiągnięć. Jeden wielki sukces. Kiedy Bethany Smith, samotna matka 9-letniego syna, pracowała w jednym z banków w Dallas, sprawiała wrażenie osoby przeciętnej, po której nie można oczekiwać niczego nadzwyczajnego. Była zadowolona ze swojej pracy sekretarki. W roku 1951 $300 miesięcznie było bardzo dobrą pensją, ale miała pewien kłopot, jak poprawiać błędy w maszynopisach. Nesmith była artystką, artyści nigdy nie zdrapują błędów, lecz je po prostu zamalowują. I Nesmith przygotowała płyn do zamalowywania błędów. Od tej pory sekretarki w całym budynku używały wywabiacza, chociaż pewien dostawca zachęcił Bethę do produkowania farbki. Agencje handlowe nie okazały zainteresowania, a przedsiębiorstwa wśród nich im zwyczajnie ją zbyły, ponieważ jednak produkt ten spodobał się innym sekretarkom. Bethę zorganizowała w swojej kuchni manufakturę. Zaczęły napływać zamówienia, więc do pomocy przy sprzedaży zatrudniła studentkę. Jednak niedoświadczonym w handlu kobietom nie było łatwo. Ludzie nie będą chcieli zamalowywać swoich błędów, stwierdził jeden z handlowców. Z archiwów firmy dowiadujemy się, że od sierpnia 1959 roku do kwietnia 1960 całkowity dochód firmy wyniósł $1,142,71.
47 centów, a wydatki pochłonęły 1217,35 dolarów. Nie wiem, jak tego dokonałam, powiedziała po latach Bette Nesmith. Pracowała na pół etatu jako sekretarka, odkładając $200 na wynagrodzenie dla chemika, który pracował nad tym, by farbka szybciej schła. Udoskonaliwszy swój produkt, Nesmith zaczęła jeździć z malutkimi białymi buteleczkami po całym kraju. Zatrzymywała się w małych miejscowościach i wielkich miastach. Za każdym razem brała książkę telefoniczną i wyszukiwała nazwy firm handlowych. Odwiedzała sklepy z materiałami biurowymi i zostawiała po 12 buteleczek na próbę. W końcu zamówienia zaczęły napływać i ją Paper Corporation zaczęła rozkwitać. Gdy w roku 1972 Nesmith sprzedała swoją firmę, buteleczki z białą farbką przynosiły 3,5 miliona dolarów zysku rocznie z obrotu sięgającego 38 milionów. Guinness Company odkupiła firmę za 47,5 miliona dolarów. Ludzie sukcesu bardzo często przypominają Bette Nesmith, prowadzą całkiem zwyczajne życie, aż nagle pojawia się niewielki sukces. Potem, w przeciwieństwie do zwykłych ludzi, zamieniają niewielki sukces w coś większego. Mają to, co pewien konsultant do spraw zarządzania nazywa tendencją powtarzania. To znaczy, że kiedy zaczną odnosić sukcesy, zabierają się do powtórzenia osiągnięć, ale na większą skalę. Eksperci od motywacji zachęcają do tego rodzaju sklejania sukcesów. Przyglądają się podległym sobie ludziom, szukają w nich siły, której inni nie zauważyli, a potem, gdy pojawią się pierwsze niewielkie osiągnięcia w pracy danego człowieka, wiedzą, jak je zamienić w wielki sukces. Żydowskie przysłowie mówi tak, gdy pod twój dach zawita szczęście. Pozwól mu się rozgościć. Siódma zasada wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze, znana jest z seminariów i książek, a mimo to ludzie ją lekceważą, brzmi ona następuj myślnikąco. Okazuj uznanie i chwal osiągnięcia. Umiejętność okazywania uznania, co we współczesnej psychologii określa się mianem wzmocnienia pozytywnego, powinien posiadać każdy kierownik i każdy nauczyciel. W rozdziale 2 powiedzieliśmy sobie, że od ludzi trzeba oczekiwać tego, co w nich najlepsze. Nieco wcześniej nakłaniałem do pozytywnej postawy wobec zdolności drugiego człowieka, teraz zalecam wzmacnianie określonego zachowania. Istnieje duża różnica między stwierdzeniem oczekuję od ciebie wielkich rzeczy, a zdaniem zrobiłeś kawał dobrej roboty. Porządkuj myślnikąc ten dział. Gdy pracownicy narzekają, najczęściej formułują swe myśli w następuj myślnikący sposób. Mój szef nigdy ze mną nie rozmawia, chyba że coś zrobię nie tak, jak trzeba. A nastolatki, które przychodzą do mojego biura, bez przerwy mówią, mój ojciec rozwodzi się na mój temat, gdy mam w szkole kłopoty, ale kiedy przynoszę dobry stopień, zachowuje się, jakby nic się nie stało, widocznie uważa, że nareszcie robię to, co do mnie należy. W książce Manager 1 minuty Blanchard i Johnson sugerują stosowanie tej jednominutowej pochwały. Zalecają, by pracownika, który robi coś dobrze, od razu pochwalić. Tego rodzaju bezpośrednie działanie wydaje się dość proste i wszyscy wiemy, że jest skutecznym sposobem utrwalania dobrej pracy zarówno u dzieci, jak i pracowników. Ale zastanówmy się przez chwilę, kiedy ostatnio poświęciliśmy całą minutę na to, by porozmawiać z córką lub synem o tym, co akurat dobrze zrobił, albo z sekretarką lub podległymi nam kierownikami. Mam tu na myśli grzeczność, jaką powinny się cechować wszystkie stosunki międzyludzkie. Trzeba poświęcać własny czas, żeby móc podziękować ludziom, którzy nam pomagają. Mój znajomy Mikkel Sondal jest w tym specjalistą. Jedną z przyczyn jego sukcesu w interesach jest to, że opanował sztukę regularnego dziękowania swoim podwładnym, a co za tym idzie wywoływania u nich dobrego samopoczucia. Często telefonuje do swoich klientów tylko po to, żeby podziękować im za złożone zamówienie lub za to, że polecili go innym klientom, zanim rozmowa dobiegnie końca. Mikkel często otrzymuje następne zamówienie. Oczywiście, gdyby dzwonił z jakimiś ukrytymi zamiarami, klienci natychmiast poznaliby się na manipulacji i z pewnością nie daliby się zwieść, ale Mikkel okazywanie wdzięczności uczynił swoim życiowym zwyczajem. Ci z nas, którzy prowadzą interesy, powinni właściwie ocenić te cele. Nauczyciele mają zwyczaj wzywać do szkoły rodziców tych dzieci, które się źle uczą, ale byłoby lepiej, gdyby część tego czasu poświęcili na rozmowę z rodzicami dzieci, które uczą się lepiej niż inne lub zrobiły duże postępy w nauce. O tak oczywistym akcie uznania błyskawicznie dowiaduje się cała szkoła i klimat w klasie natychmiast się polepsza. Prawie każdy z nas szuka uznania i kiedy trafi się ktoś, kto szczerze nam podziękuje, będziemy za nim szli bardzo długo. Uznanie pojedynczej ludzkiej istoty powiedział w XVIII wieku. Znany pisarz angielski Samuel Johnson daje wspaniałe wyniki.